Co by tu dzisiaj spierdolić? Z gówna nic nie wyrzeźbisz. Cześć, siemanko, w kolejnym filmie. Dzisiaj tak się zastanawiam, co by tutaj w taki piękny dzień spierdzielić. A otóż dzisiaj na grubo lecimy, bo leci sobie Golden Loch z powrotem na warsztat. Zobaczcie tablicę rejestracyjną, tutaj umieściłem, nawet mocno się nie brudzi, także jest ok, ale przechodzimy płynnie do tematu dzisiejszego filmu, a mianowicie zakładam instalację pneumatyczną do tej przyczepy hamulcową, właśnie z hydraulicznej na pneumatyczną. No niestety nie do końca mi się ta zmiana podoba, bo jednak te hydrauliczne lepiej funkcjonują, ale jak nie mam w żadnym ciągniku instalacji hydraulicznej do hamulców, tylko pneumatyczne, więc siłą rzeczy trzeba to przełożyć. No i instalacja dwuobłodowa, bierzemy się za rozpakowywanie tutaj trzech paczuszek z firmy Zychar. Kupiłem, nie jest to tam żadna reklama, promocja, ale po prostu u nich najszybciej i najmniej kłopotliwie, jeśli chodzi o skompletowanie takiej nietypowej instalacji. No i co tam jest w środku, aż sam jestem ciekaw. Zaraz zaczynamy. Zaczynamy od największej. Prawdopodobnie to będzie butla pneumatyczna, jeżeli coś jeszcze się znajdzie. O niku. Dawno unboxingów nie było na tym kanale. Ogólnie mało takiego kontentu jest. Ale czasem trzeba tu wrócić. Gdzie ten mój scyzoryk? Pyk, pyk. Jedną stronę mamy, druga strona. No i pozaklejamy jak zawsze, kurde, no dobra, pootwieram to, na spokojnie wypakuję i omówimy, co tam jest. No i dobra, wypakowałem teraz szybki look na to, co ten zestaw zawierał, nomen omen, za ponad 1700 zł. No ale tak mniej więcej to skompletować wszystko kosztuje. Butla z uchwytami, przewody, przewód tu jeśli chodzi o doprowadzenie ciśnienia wszędzie, zewsząd i jak tam się patrzy, wszystkie złączki, niezłączki, to jest w zestawie. Zawór z blachą do montażu, tutaj regulacja siły hamowania, no i cztery siłowniczki z blachami do montażu, także teraz tylko wszystko jakoś to sensownie dopasować i ogarnąć i podłączać. No najgorzej będzie, powiem wam szczerze, zamontować te siłowniki, ale jak wstępnie sobie go już tam przykładałem, no jeżeli by wszystko poszło zgodnie z planem, to nawet może by się tak udało, że ta instalacja hydrauliczna hamulców by została, czyli byłaby dwa rodzaje, miałaby hamowania i hydrauliczne i pneumatyczne, także mnie to bardzo cieszy. Jeżeli by tam coś ewentualnie w przyszłości się pojawiło z rynku wtórnego z hamulcami hydraulicznymi, no to już by do tej przyczepy traktor pasował. Pierwszy pomysł wyglądał mniej więcej tak, ale jest trochę dziadowo, bo jest ze skosa, po pierwsze. Po drugie, tylko tu tą jedną stroną blachy bym zamocował i wątpię, żeby mi to wszystko się trzymało kupy. Tutaj do tego cybantu ewentualnie można było przyspawać, ale z drugiej strony byłoby za nisko, tak? To by jakieś było to pierwsze co, to by czepiało, więc nie byłoby tak jak należy. Lepiej byłoby to zrobić, żeby pchało to po prostu tutaj, gdzie są te sprężyny. A te sprężyny można przełożyć właśnie odwrotnie, czyli że po prostu odtąd dotąd to były takie wkręcone ciule. I zobaczę, jak mi sprężyny starczy, to je tutaj przełożę, a tutaj będę kombinował siłowniki zamocować i tutaj do tego wspornika można będzie przyspawać jakiś płaskownik czy coś takiego, żeby to wszystko razem mocno w całość połączyć. Czas na szybkie podsumowanie pierwszego dnia prac. No tutaj rozebrałem ten wspornik i tyle, o ile ten pasuje.
ale z tym jest generalnie problem, bo tutaj skok do ramy mamy tam jakieś 8 cm, a tutaj luzu jakieś 4-5 będzie, żeby go w linii prostej, chyba żeby go ze skosa, ale ze skosa to nie ma opcji, żeby to było dobrze, to musi chodzić w linii prostej. I to jeszcze trzeba byłoby mocowanie obcinać, bo mocowanie tutaj wchodzi na styk. Więc generalnie co? Pewnie będzie opcja B, zrobić to po jednym siłowniku na osi, bo w tamtej przedniej też jest taki myk, że ktoś jeden taki wąs odciął właśnie i jest to niekompletne i go otworzyć też będzie problem, także na pierwszej osi to na pewno będzie na jeden siłownik. Myślę, że to wszystko lekko chodzi. Nie ma z tym problemu, to jeden wypchnie, da radę wyhamować, przecież to nie muszą być te hamulce ostre jak brzytwa, że koła stają od razu. Starczy, że troszeczkę wspomoże to hamowanie. Tam to pozostaje do przemyślenia, ale żeby nie tracić czasu, sobie po prostu ogarnąłem całą instalację tutaj pneumatyczną, jeśli chodzi o rozmieszczenie innych atrybutów, jak nie tylko siłowniki. Także butla poszła, zawór poszło to z prawej strony, z tego względu, że po prawej wszystkie idą przewody, także będzie mi łatwiej się pod nie podpiąć. No i tak w sumie z tej strony mniej będzie może w oczy to drażnić. W sumie nawet schludnie wyszło, więc to nie powinno drażnić. Teraz tylko zostało mi to podpiąć, sprawdzić czy działa, także na szybko jeden siłownik podpięty, także zaraz podjeżdżam ciągnikiem i sobie to będę sprawdzał. A few moments later. Chwilę rozkminki, powolutku i udało się jakoś wymyślić sposób, jak te siłowniki zamontować. Ogólnie co? Jak jest jakiś problem, trzeba go ominąć, iść dalej i jakiś pomysł po drodze wpadnie. Tak samo było w tym przypadku, że po prostu wczoraj przy dojeniu tak sobie rozkminiłem. A czemu nie wykorzystać tej podpórki, co była pod łącznik, pod ten siłownik hydrauliczny zrobiona do hamulców? Troszeczkę ją zmodyfikowałem. No niestety będą dwa obok siebie, inaczej się nie da. No ale zawsze to lepiej niż jeden, tak? Dwa blisko siebie zawsze mocniej pchną niż po prostu miałby to robić jeden. Także jest wszystko gotowe. Pasuje. Jeden. Cyk, drugi i teraz niech tylko to wystygnie i pomaluje, będzie można montować na przyczepę. Witam po przerwie od nagrywania prac z układem pneumatycznym w przyczepie. Jak słychać po moim głosie, to stan zdrowia uniemożliwiał skuteczną pracę i przede wszystkim nagrywanie na bieżąco tego, co się działo, ale generalnie już tylna oś powstała. To jest już druga wersja, bo początkowo były te dwa siłowniki obok siebie, ale podczas pracy tandemu by po prostu jeden czepiał o to i musiałem go przenieść tam. Zaraz sobie przejdziemy głębiej, sięgniemy. Także jeden pcha tutaj w te ucho normalne, drugi tutaj w tą poprzeczkę. Pierwotnie miały pchać oba w poprzeczkę, widać zresztą dziurkę. Ale niestety wyszło jak wyszło. Ciekawe jak to będzie w praktyce hamować, że tu jest tak wymierzone, że jest po prostu na styk będzie mijać ramę. Mam nadzieję, że nie będzie mocno tarło, no ale też tam kawałkiem, bo tylko jest 8 cm skoku, także jak tam będzie przycierało to centymetr, także nie będzie jakiejś wielkiej przeszkody. I tak musiałem, kurczę, to wszystko przesuwać, żeby, o, zobaczcie, tam to jest kombinacja alpejska, żeby to wszystko połatać, bo kombinować. Myślałem po prostu, że to będzie troszkę łatwiejsze zadanie, ale łatwiejsze było na osi przedniej, bo tam nic nie będzie po prostu czepiać. Zaraz sobie ten spornik założymy i zobaczycie, o co biega, jeśli chodzi o przód. O przód to jest wszystko ok. Zaraz to założę i wrócimy do nagrania. No i dobra, siedzi sporniczek i już mówię, o co tutaj chodzi. Generalnie, żeby zmieścić tutaj siłowniki, musiałem uważać na tą ramę, ten element ramy, i przesunąć wszystko do przodu przyczepy, co będzie skutkowało, że tu się robi ciasno.
i trzeba będzie skrócić te po prostu popychacze do odpowiedniej długości i powinno wszystko grać i tak samo wywiercić. Tutaj dwa otwory, pozaznaczam zaraz sobie na 12 wiertło, tylko najpierw przykręcę, żeby dokładnie nic mi nie uciekło i będę po prostu to składał, puszczał przewody i powinno to grać. Generalnie olej ten to jest od hamulców hydraulicznych, wypadł z przewodem i tutaj to muszę zaślepić, a na tyle jak dobrze się wszystko ułoży, to się może uda, że tylna oś zostanie jeszcze hydrauliczna w razie czego, na jakąś tam nieprzewidzianą ewentualność, jeżeli ciągnik będzie jakiś tam musiał z tym współpracować, nie mówię, że mój, może ktoś zechce sobie pożyczyć, to żeby ta możliwość hamowania hydraulicznie pozostała. I tak to wygląda po wstępnym montażu. Teraz biorę się za dokręcenie, mam przewód z powietrzem i będziemy na sucho sprawdzać, czy to działa, czy nie. Ale zobaczcie tu, żeby te siłowniki weszły, musiałem tylko te obejmy po prostu przekręcić, bo były na poziomo, tak, i one by kolidowały, że razem by tak blisko siebie nie weszły, a szerzej no po prostu tutaj by się nie mieściły. Między tymi popychaczami jest luz, ale tam są takie śruby, które właśnie o, we wszystkim by tu przeszkadzały, więc no musiałem to zrobić tak wąsko, także musiałem to poprzesuwać. A trochę naplątałem, ale wiadomo o co chodzi i powinno grać. Teraz tylko właśnie dokręcanie i powinno działać. No i sprawdzamy, czy to działa. Jeden działa, drugi też, czyli można składać przewody i też sprawdzić, czy instalacja jest dobrze poskładana, czy wszystko chodzi jak powinno. Także tak wygląda przeróbka. Tutaj to może zobaczyć, że jest minimalnie ze skosa, tak? Ale tabelka też jest ze skosa i dlatego musiałem się już dopasować do wszystkiego. Tak to wygląda. Te przeróbki nie są takie łatwe, proste i szybkie. No tylko w zamyśle wszystko pięknie wygląda. Tak więc układ jest już gotowy, sprawdzony, wszystko działa, odbija jak trzeba. Tylko siłę hamowania trzeba będzie pewnie wyregulować, bo na razie widzę, że jakoś ostro to nie hamuje. Pewnie trzeba będzie troszeczkę na tych popychaczach rozkręcić po centymetrze, żeby więcej wypychały. A póki co ładuję i zobaczę, jak to będzie w praktyce wyglądało i funkcjonowało.